Dzień dobry, dobry doberek. Dzisiaj widzimy się w filmie poświęconym dalszej części żywieniu. Udrobio. Dzisiaj temat poświęcimy, co nie powinniśmy dawać naszym kurom, co powinniśmy dawać w ograniczonym stopniu i jaki to ma wpływ na zdrowotność naszej ekipy. Więc Was zapraszam serdecznie do oglądania i do zobaczenia za chwilę. No i jestem. Jestem już po karmieniu mojej całej tu ekipki. Łącznie z tym cymbałkiem. O matko, ktoś musi mi zawsze przerwać. Już momencik, wracam do Was. Ktoś mi tutaj dzwoni. Jak widzicie, Sylki dostały nowy domek. Po prostu, żeby im było też ciepło, jak się tam wbiją w kupę. Już się dogadały z całą ekipą, która tu rządzi. Ale widzę, że Kochinek chyba po tatusiu geny i to on jest pierwszy, bo cała reszta jest mało istotna. Jeżeli chodzi o panią Silkę, coś jest na pewno. Jeden na pewno, ale więcej nie wiem. Zobaczymy. Czas pokaże. To jest jej zajęcie. Ale wróćmy dzisiaj do dzisiejszego tematu, czyli lista pokarmów i jakby zakazanych albo niewskazanych, to każdy zrobi jak uważa, i produktów, które powinniśmy ograniczyć w diecie naszych kur. Zacznijmy sobie od bardzo znanej nam rzeczy, czyli od roślin z rodziny psiankowatych, jak się nie pomyliłem. Krótko mówiąc, mówimy tu o ziemniakach, pomidorach czy bokłażanach. Od razu mówię, nie jest zakazane to, żeby ich nie podawać. Ale posłuchajcie, dlaczego musimy je podawać w taki sposób, a nie inny. Po pierwsze, te oto warzywa zawierają solaninę, czyli związek chemiczny, który jest dla kur niestety trujący. Kur dla drobiu i tym podobne. Ale jest na to sposób, czyli ugotowanie tych warzyw. Czyli ziemniaków, pomidorów i tym podobne. Ugotowanie, tylko na przykład jeżeli chodzi o same pomidory, możemy dawać, wiadomo, te pomidory jedną sztukę na tyle kur, to nic im się krzywdo nie stanie, ale oczywiście nie codziennie, że ten pomidor, ta solanina jest dostarczana kurom codziennie. Wiadomo, ziemniaki każdy z nas daje, sam daje obierki i tym podobne, ale wiadomo, pierwsze co ugotowane, ale jeżeli chodzi o same ziemniaki, to może ktoś zna ten sposób, ale człowiek po zjedzeniu ziemniaka surowego, po pierwsze życzę smacznego, próbowałem, w większości przypadkach dostaje gorączki. Jest to właśnie wpływ na solaninę, która występuje o to tego rodzaju warzywach, więc nie polecam. Jeżeli chodzi o samego bakłażana, ja jako kucharz z punktu widzenia gastronomicznego mogę powiedzieć, że skórka bakłażana w większości przypadkach jest nadcierana solą, która też powoduje, że ta solanina w tej skórce, której jest najwięcej, ucieka. Ale sam bakłażan nigdy w życiu nie jest podawany też na żywo, a każda obróbka termiczna powoduje, że tak powiem, ucieczkę solaniny ze warzywa. Kolejną rzeczą jest cebula. Tu nie mówimy o całkowitym zakazie jej podawania, ponieważ dobrze wiemy, że cebula ma również korzystny wpływ na zdrowotność naszych kur. Ale również zawiera ciosierczany, czyli coś, co powoduje, że w naszym organizmie, jak i zarówno w organizmie zwierząt, tylko w zwierząt zdecydowanie większym, niszczenie czerwonych krwinek krwi, co wiąże się z anemią. A jak każdy dobrze wie, anemia może prowadzić do śmierci, czyli padnięcia takiego zwierzęcia, chyba że szybko zareagujemy, a u kur anemia jest bardzo łatwa do zaobserwowania, po prostu blady grzebień i tym podobne, osowiałość, po prostu tak jak człowiek. Człowiek też nie ma podczas anemii na nic kompletnie sił, jest ospały i tym podobne, ponieważ nasz układ krwionośny nie pracuje tak jak trzeba, a może pracuje, ale nie ma tego, co mieć powinien. Więc jeżeli chodzi o samą cebulę, podawajmy ją po prostu w ograniczeniach. Nie dawajmy zbyt często, wiadomo, w punkcie zdrowotnym jak najbardziej, ale w ograniczonych ilościach. Co za dużo, to niezdrowe, jak to się mówi potocznie. Lecimy. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy ograniczyć w diecie naszego drobiu, są cytrusy wszelkiego rodzaju, czyli pomarańcze, cytryny, mandarynki, wszystkie owoce, które są owocami cytrusowymi. Ale czemu? Bo mogą ograniczyć poprzez swój skład nośność jajek. Taka krótka informacja, choć podejrzewam, że mało kto z Was zdaje. Ja na przykład przez przypadek przyniosłem z resztkami cytrynę i pomarańcze moje kury i tak kompletnie się tym nie zainteresowały, więc ja i tak, no i tak czy siak tego je podaję. Kolejną rzeczą, i tu możemy na ogół powiedzieć, że ma to wpływ na nas ludzi także, jest awokado. Awokado jest niewskazane w dużych ilościach spożywania przez ludzi.
Więc jak ja słyszę, że ktoś spożywa w dużej ilości awokado, to chyba nie ma świadomości, co to warzywo tak naprawdę, zawiera. Czyli zawiera persynę. Tu również trochę jest oczywiście zagadnień nie dla wszystkich znanych, ale powiem krótce, toksynę, która przyczynia się do martwicy naczyń wieńcowych. I w przypadku drobiu, tak jak i dużej ilości nas ludzi, tu może dojść do zatrzymania akcji serca. Więc w przypadku oto na przykład tego pana, byłoby to w 100% śmiertelne i bardzo szybkie. Więc sami ludzie, my powinniśmy zwrócić uwagę, że awokado powinno być spożywane w małej ilości przez nas samych. Nie przesadzajmy z tym. Kolejny raz się, że tak powiem, ciągnie słowo, co za dużo, to niezdrowo. Ale bądźmy szczerzy, taka jest prawda. Teraz przejdźmy do tego, co mi się lubią najbardziej, czyli słodycze i czekolada. Na pewno nie jeden z was wie, nie jedna z was, że podawanie czekolady psom czy kotom, dokładnie mówimy tu o ziarnach kakao, które są w czekoladzie, jest śmiertelne. Nie jeden z was powie, ale mój pies zjadł. Zgadza się, bo nie mówimy tu też o takiej malutkiej kosteczce czekolady, którą on sobie wciągnął, ale gdyby sobie tą ciąkał czekoladę codziennie, szybko by nie pożył. Dlaczego? Kolejna rzecz. Zawierają teobrominę, która w przypadku zwierząt, wszystkich zwierząt, jest trująca. My ludzie sobie z nią radzimy, ale one już nie. Więc w przypadku jakiejkolwiek dawania czekolady, słodyczy, powodujemy, że nasze kury są narażone na to, że ich tu nie będzie. Nie będą cieszyć naszego oka. Przejdźmy do następnej rzeczy związaną z czekoladą i innymi słodyczami, z cukrem. Cukier, tak jak i u nas ludzi, powoduje nadwagę, co w związku w wypadku u kur niosek, czy nawet u kur ozdobnych, przekłada się na nosność, ale również cukier w dużej ilości pobudza ciśnienie krwi u zwierząt, co może doprowadzić również do śmierci. Więc podawanie zwierząt cukru, samych siebie, do wody nie jest mądre. Podawanie cukru w wypadku osłabnięcia zwierzęcia, oczywiście zdecydowanie polecam bardziej glukozę, którą można dostać w każdej aptece, tylko i wyłącznie wtedy, gdy na pewno zwierzę jest osłabione i nie podamy tego w dużej ilości i zbyt długo. Sam osobiście podaję cukier zwierzęciu z wodą w bardzo małym stosunku, bo to jest łyżka około na pół litra wody. I jest to podawane jednorazowo, żeby po prostu ten cukier trochę dodał energii tym naszym zwierzęciom przy tym osłabieniu. Ale podawajmy to z rozwagą. Nie róbmy głupoty, za którą możemy później zapłacić cenę. Kolejna rzecz. Słone jedzenie. Tyle się mówi, że resztki ze stołówki i tym podobne nie są zdrowe. Bo do końca nie są. Ponieważ zawierają samo to, że zawierają przyprawy, niektóre, gdzie nie wszystkie zwierzęta te przyprawy tolerują, to zawierają sól, która w drobiu nie jest tak łatwo trawiona i może doprowadzić do ich zatrucia, gdy po prostu nie strawią jej odpowiedniej ilości. I to nie jest tak, że po prostu muszą zjeść jej kilogram. Dla nich może być już dwie łyżki za dużo do strawienia. My nie mamy z tym problemu. My jesteśmy, pamiętajcie, od tego na tym wychowani, a nie wszystkie zwierzęta tej soli potrzebują. I mówmy tu, że sól mineralna, która występuje również w produktach żywnościowych, takie jak tu na trawę, sole mineralne i tym podobne, są dla nich wystarczającym źródłem soli. Nie dawajmy im na przymus soli, która im jest niepotrzebna w takiej wielkiej ilości. Kolejna rzecz. Jak już dajemy resztki, bo każdy daje resztki, nie oszukujmy się, nie dawajmy spleśniałej. Sama pleśń. Jest to idealna rzecz do rozwoju chorób, bakterii i tym podobne, które mogą zaszkodzić naszym kurom. Pleś jest bardzo niezdrowa. Same nadpleśniałe rzeczy, tak jak ja na warzywa próbuję mieć fizyczną z pracy nadpleśniałe, ja już tego nie biorę, bo pamiętajcie to, że pleś wyszła w jednym miejscu. Tu i taka rada na przyszłość. Spleśniał mi kawałek pomidora, odkroiłem i jem dalej. Nieprawda, moi drodzy. Ta pleś jest już w środku. To, że wyszła sobie na wierzch, to sobie wyszła, ale ona się dalej rozmnażała w tym warzywie i czy owocu i ona tam po prostu jest, więc sami po prostu tą pleś nie jemy, tylko sami tą pleś jemy, tylko jej po prostu nie widzimy.
Kolejną rzeczą, która może mieć wpływ na zdrowotność naszych kur w żywieniu, jest produkty mleczne czy sałata lodowa, która może spowodować u naszego drobiu rozwolnienie. Co idzie za rozwolnieniem? Kolejna rzecz, spadek nośności jaj. Więc wtedy możemy doprowadzić do tego, że ta nośność jest zdecydowanie niższa. I nasze kurki niestety tracą wtedy samopoczucie i nie jest tak fajnie, jak być powinno. Więc moi drodzy, ograniczamy produkty mleczne i dużą ilość sałaty lodowej. Podkreślam, bo sałata lodowa jest jedną z najgorszych. Sam człowiek nie powinien jej też zbyt wiele spożywać. W szczególności mamy teraz sałaty maślane i tym podobne, więc powinniśmy korzystać. Piórki tutaj sobie odpoczywają. Kolejną rzeczą, tematem, są to toksyczne rośliny w naszym ogrodzie, które mogą zaszkodzić naszym kurom. Ja tu wymienię kilka roślin, które powinniście kojarzyć. Oczywiście te rośliny i ich nazwy są zdecydowanie troszkę więcej, ale te rośliny po prostu powinny występować w waszym ogrodzie i w większości na pewno występują. Więc jest też jedna zasada, że kura zazwyczaj nie zje tego, co jej nie smakuje. A produkty, rośliny trujące zazwyczaj są gorzkie i kury tego nie lubią i więc nie posmakują, ale niestety czasem może się zdarzyć, że będzie to młoda kura i sobie posmakuje i wtedy zdecydowanie się dla niej to źle skończy. Mamy kilka roślin typu glistnik, jaskółcze ziele, na pewno te nazwy, postaram się wybrać naprawdę nazwy wam znane i spotykane. Szczaw plamisy. Jest to podobne coś do naszego szczawiu jadalnego, ale to jest co innego, choć samego szczawiu też nie powinniśmy podawać, ponieważ zawierają szczawiane. Bieluń. Zwykła paproć, która może rosnąć w ogrodzie i często się zdarza, tak jak u mnie na przykład w zielniku. Napartnica. Tutaj mamy kolejną rzeczy, hiacynty i hortensje, kwiaty, które są bardzo pospolite w Polsce, więc też dla naszych biednych kurek są trujące. Kolejnym drzewem na przykład jest sam kasztanowiec, który też jest trujący w samych liściach i tym podobne. Piękna, cudowna wręcz, uwielbiam tego kwiata, kolmalia majowa. Piękny majowy znak, piękny, przepiękny zapach dla nas samych ludzi. Nie wiem, czy wiecie, również trujący, jak i również dla kur. Mamy chrzan pospolity. Jest to odmiana podobna do chrzanu, albo, no powiedzmy, umówmy się, chrzan pospolity również jest dla naszych kur niestety trujący. Przekleństwo wszystkich roślin dla psów, jak i koni i wszelkich innych zwierząt, bluszcz. Moi drodzy, bluszcz. Od zawsze mi mówiono, że bluszcz jest trujący i zawsze będzie trujący, więc tego też unikajmy, żeby nie było w otoczeniu naszych kur. Piękne tulipany, liście po tulipanach, kwiaty tulipanów również są dla naszego drobiu trujące. Cis pospolity, który dla nas samych ludzi też jest trujący. W szczególności jego czerwone owoce. I różonecznik, czyli rototendron. Piękny kwiat, który pięknie rośnie i kwitnie. Też jest niestety dla naszego drobiu trujący. Więc, moi drodzy, jest trochę tych roślin i produktów, które w diecie w naszej nie powinny występować. Jest jedna rzecz, która moim zdaniem też również nie powinna być podawana dla zwierząt. Każdy robi jak uważa, ale na temat tego produktu to będzie osobny film. Więc moi drodzy, hashtag na dziś to jest ten produkt, czyli hashtag i zgadnijcie, o który produkt mi chodzi. Ludzie go bardzo często podają, konie go uwielbiają, a luźni ludzie go zakazują podawania zwierzętom, ponieważ doprowadza do zakwaszenia organizmu. Więc hashtag na dziś jest oto ten, który powinniście zgadnąć, czyli podajecie nazwę tego produktu. O tym będzie jeden z odcinków. Kolejny odcinek, który prawdopodobnie zobaczycie na naszym kanale. Mówię naszym, bo to jest nasza praca, bo żeby nie wy, to tego kanału by nie było. Będzie jak sobie poradzić z muchami, kleszczami i tym podobne w naturalny sposób i nienaturalny sposób. Czy jest coś takiego, co może nam pomóc w, że tak powiem, poprawieniu komfortu życia naszego drogo. I widzimy się później w kolejnym odcinku. Będzie jeszcze prawdopodobnie jeden film, no, który nie musicie oglądać, ale będzie to podanie informacji. Zdecydowałem się prawdopodobnie na kolejny krok na YouTube. Ci, co kojarzą, to powinni wiedzieć, o co chodzi. Ja was do niczego zmuszać nie będę, ale poinformować muszę. Więc moi drodzy, takie są wymagania YouTube, więc ten film się powinien pojawić
w najbliższym czasie, jak po prostu znajdę na niego chwilę. W tej chwili życzę Wam miłego popołudnia, miłego dzionka. Moje kurki korzystają ze słoneczka. Wszystkie, kaczuchy też. Więc czekamy, co tu u Silki się pojawi. Myślę, że 2-3 dni będzie wszystko wiadomo, co ona tam u siebie schowała. Mam nadzieję, że wszystko żyje. Coś tam piszczy, więc jest dobrze. Prawda? Trzymajcie się. Do zobaczenia jeszcze raz. Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Pamiętajcie o hashtagu. Zadanie na dziś.